Nie miał być tu początek, no ale to nic. Dzień dobry, witam dla widza. Mamy sobotę, godzinę 16:30. Jutro o godzinie 12 jest event i wyciągamy gnoja z krzaków. To będzie początek serii Make Mercedes Great Again. O, wiem. Make Train Benz Great Again. I tam, właśnie to będzie początek, w którym zabieramy to gówno na zlot. Ojojoj. Dostałem zaproszenie, no to pojadę, no. Ten samochód chyba się nie nadaje na zlot. Sami chcieli. Ja się nie napraszałem. Make Podlasie Great Again, Make Train Benz Great Again. Make Train Benz Great Again. Słuchajcie, jeszcze zanim przejdziemy dalej, partnerem odcinka jest Car Vertical. Na Car Vertical możecie kupić sobie raport, w którym znajdziecie bardzo dużo cennych informacji odnośnie stanu waszego pojazdu albo pojazdu, który chcecie po prostu zakupić. W takim raporcie możesz znaleźć informacje typu, czy samochód był kradziony, czy przebieg w samochodzie był przekręcony, no i przede wszystkim, czy auto miało jakieś wypadki. Przykładowo, taka BMW serii 7 z 2016 roku. Auto nienaganne, gotowe do jazdy, ale zagłębiając się dalej, możemy dowiedzieć się, że 7 miesięcy wcześniej, czyli w styczniu 2021 roku, auto miało stłuczkę na kwotę rzędu od 60 do 80 tysięcy złotych. Dodatkowo, cofając się jeszcze do 2020, to auto miało w ciągu jednego roku dwa uszkodzenia. Więc tak naprawdę auto, które ma zaledwie 8 lat, było już składane 3 razy. Nie wiadomo, czy to zostało zrobione dobrze, czy to zostało zrobione źle. Nie wiadomo, przez jakie ręce to przechodziło. I zwyczajnie nie wiadomo, czy to auto dalej nadaje się do bezpiecznej jazdy na co dzień. Trzeba uważać, kupując używany samochód, bo tak jak mogliście zauważyć, historia pojazdu może być naprawdę nieciekawa i możecie zwyczajnie o niej nie wiedzieć, sprzedający wam nie powie. Nie dowiecie się tego po prostu na pierwszy rzut oka, więc warto taki raport sobie zakupić. Dodatkowo 30% zniżki macie z moim kodem lub linkiem w opisie. Możecie tym wspomóc i mnie i sobie zaoszczędzić wiele nerwów. Kupujcie dobre samochody, a tymczasem przechodzimy dalej już do Mercedesa. Co mogę powiedzieć, no? Takie właśnie są realia Mercedesów. To podobno jak wrzątkiem się poleje, to fajnie tak jest wtedy. Zjadł klem. Do końca końca. To da się w ogóle, no to śmierdzi jakimś takim psiarką czy czym? Ciekawe czemu. To nie jest chyba zdrowe dla człowieka. No takim... Chyba jesteś niepoważny. No zjadł ten kapturek ten. Po prostu źle przykręcałem, no i tak się właśnie działo. No trudno. Zaraz znajdziemy coś, żeby to wyczyścić. I założymy nowe akuliniuski. Nawet już są tam nowe akuliniuski. Nowe, brand new. Nawet drzwi zdrowe. Zobacz, widzu. Nie ma problemu żadnego. To nie jest żaden gruz. To nie jest gruz. To jest Mercedes. To nie jest gruz? Nie. A co, czemu masz dziurę taką? Gdzie dziura? No, ja już ci pokazuję. O tu. Holy Jesus! What is that? To jest dodatkowe chłodzenie skrzyni biegów. Wiedziałeś? Nie. Nie spotkałem się z tym. Widzowie chyba też nie wiedzieli jeszcze. To jest dodatkowe chłodzenie skrzyni biegów i jeszcze pasażera dodatkowo. Nie spotkałam się jeszcze no, z tym. No, to jest, no, widzisz, Podlaska myśl inżynierowa. Technologiczna. Inżynierowa? Tak. Inżynierska Podlaska myśl. Pojedziemy na myjnię, będzie błyszczeć się jak psu jajca. Weź ty tego nie wąchaj. No takim... To zapach siarki. Chcesz wąchnąć może? Jednak może jednak. No i pokażemy to widzowi potem. Pokażemy dla widza, jak to się odsiarcza się te, takie o rzeczy. Ty nawet nie wiesz jeszcze jak. Ja zaraz będę wiedział. No i dobra, to nara. Make Train Benz great again. Nasz Train Benz is great. Będzie great again. Zobaczymy, czy to działa. Widziałem to gdzieś na Instagramie. Chyba od kwasza, co? No i to jak? Elegancko. Nie sądziłem, że kiedyś mi się przyda Instagram. No i git. Luksus, nowiutka. Brand new. Można, można. Działa, działa. Odkwaszone. Life zaliczony. Motyw jest taki.
Musimy furę zrobić, żeby ona w miarę się prezentowała na tym evencie. Musimy troszkę odkurzyć, założyć fotel drugi, założyć ramki do rejestracji, ładne rejestracje założyć. Może coś w trakcie wyjdzie, to będziemy informować widza. Nie potrafię. No trudno. Tak się stało. No cóż, odkwaszanie nie poszło, bo myśli nie tak szczerze. Czekaj, no zaraz musimy klamę drugą chyba znaleźć. Nic to nie złego. Czasem tak się zdarzy. Dobra, idziemy szukać klamy. Jednak, drogi widzu, zaszła potrzeba wymienienia klemy, ponieważ, co mogę powiedzieć, nie pykło, ale mam drugą klemę, przykręcę, będzie tak jak było, a nawet lepiej. A? Widział widz? Widział to widz? Tak wygląda nowa klema, miałem pokazywać jak coś robię, po prostu dwie blaszki tutaj można odkręcić, wsadzić kabel, przykręcić z powrotem i jest już dobrze. Patrz, bo kopierajcy będą za ten twój śpiew. Muszę się skupić na Mercedesach. Młody G. Drogi widz, o, tu jest kolejna rzecz, którą można pokazać dla widza. Jak podłączyć akumulatory na 24 V. Stawiamy dwa obok akumulatory sobie i posiadamy plus od samochodu, te dwa kable, które idą od samochodu. Jeżeli, no, chociaż jak ktoś podłącza na 24 V, to już chyba raczej wie, jak podłączać. Może nie wiem. Może nie wiem, dobra. Plus, minus, podłączamy minus do jednego, plus do drugiego i teraz łączymy plus z minusem. Takim oto mostkiem. Zamiast podłączać w ten sposób do jednego akumulatora, to podłączamy plus do jednego akumulatora, minus do drugiego akumulatora i po prostu łączymy plus z minusem wtedy. I mamy 24 V. Powiedz, jak nie robić, jak zmarnowałeś akumulatory. O, i nie róbcie tak. Nie róbcie tak, że po prostu, dobra, spoko, już podłączone, odpalasz i czuf, dym idzie z tego, spalona klema, akumulator do wyrzucenia. Do wyrzucenia nie, ale trzeba potem ołowiu trochę mieć, robić te słupki na nowo i... A. Szkoda nerwów, także jak przykręcamy akumulatory, to trzeba je przykręcać porządnie, dobrze nasadzić. Można tu odkręcić nawet, żeby nie było lipy. No, nie ten klucz. Dokładnie wpinamy do samego końca. Tutaj tak samo. Żeby wystawał, górka ta wystawała. Wtedy przykręcamy profesjonalnie, żeby to było, żeby nie było problemów potem. Akumulatory są drogie. I zwyczajnie, jak można oszczędzić sobie wydatków, to można oszczędzić wydatków, więc akumulatory szanujemy. Szanujemy i warto je przykręcać tak, jak powinno się je przykręcać. Już lekcje mamy za sobą, to teraz już możemy wreszcie do przejścia, przejść do następnych rzeczy. Dziurka taka. I co, to szkodzi? Chyba nie, bo busty jest dużo. Ale powinno się to załatać. We'll be right back.
jest kurwa wszystko na styk. Opowiedz coś. Ja nic już nie chcę mówić. Zaraz się zakończy fiasko, czy jak to się nazywa. Chcesz coś powiedzieć, Kacper? Czy coś chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że warto następnym razem jednak dać sobie trochę więcej czasu na sprawdzenie auta. Jak wrażenia? Wrażenia nic na razie. Trzeba zdjąć bestię. Z jazdą może być problem, bo wczoraj tak nam przed sprzęgła. Ale zobaczymy. Ściągamy i będzie git. Poczekaj pomału. Już myślałem, że jesteś naprawdę. To jest właśnie Kacper z tego Mercedesa, on tam stoi tam na końcu. Dawaj! Tak!